Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy dalej kontynuować zdobywanie osiągnięć w My Summer Car. Poprzedni odcinek z osiągnięć widziałem, że się bardzo Wam spodobał, co mnie niezmiernie cieszy. Dzisiaj nie będę przedłużał, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji, jeśli film Wam się spodoba, a tymczasem zaczynamy. Ostatnim razem zakończyliśmy naszą przygodę w domu, objadając się chipsami. Lecz zapomniałem zapisać gry. Znowu. Dlatego zrespiłem się w mieście. A będąc już w mieście, możemy od razu rozpocząć od pierwszego osiągnięcia, jakim jest N Idiot. W tym osiągnięciu wystarczy wybić szyby w sklepie Ultimo. Nie mam bladego pojęcia, czemu tego wcześniej nie zrobiłem, ale okej. W każdym razie zrobiłem wejście smoka, aby Timo wiedział, że to ja. Timo sobie trochę ponarzekał i dostałem osiągnięcie, oraz zapłaciłem 2000 za szyby. Przejdźmy do następnego osiągnięcia, czyli Satsuma GT. W tym osiągnięciu trzeba przerobić całą Satsumę na wersję fabryczną, czyli GT. Gdy już miałem wyruszyć w podróż, aby znaleźć potrzebne mi części, stało się to. Nie wiem, co się stało i czemu tak, ale postanowiłem sobie poradzić w inny sposób. Wziąłem ze sobą skrzynkę piwa i postanowiłem, że poczekam na pijanego wariata w maluchu, czyli Penę. Długo czekałem, więc postanowiłem, że pójdę na piechotę, lecz po dobrych 10 minutach spaceru przyjechał Pena. Więc wsiadłem do niego, licząc, że mnie podwiezie pod dom, gdzie wezmę vana i zbiorę części, po czym je zamontuję. Lecz sprawy się trochę pokomplikowały. Tym razem, gdy byłem pod sklepem, skrzynia biegów już działała normalnie, więc wyruszyłem w podróż. Na liście miałem 7 rzeczy do zdobycia, aby dostać to osiągnięcie. A zacząłem od skrzyni biegów GT. Ten element znalazłem pod mostem obok wraku jakiegoś pojazdu, więc szybko go zamontowałem i pojechałem dalej. Następne elementy znajdowały się u mechanika, czyli grill GT, kierownica GT, podwójne gaźniki oraz wskaźnik obrotów. Gdy już wszystko zamontowałem, to po prostu pojechałem dalej po następne części. Następne na mojej liście były felgi GT. O nich musiałem zajrzeć do internetu, ponieważ patrząc w katalog zauważyłem, że nie można ich zamówić. Po chwili natknąłem się na stronę My Summer Car Wiki i przeczytałem, że te felgi można znaleźć w shopie obok gościa, z którym można zagrać u Blackjacka. Nastała noc, a ja pojechałem po te felgi. Powiem szczerze, nie lubię jeździć w nocy, bo wtedy wiem, że refleks na zakrętach nic nie da, skoro nic przed sobą nie widzę. W każdym razie udało mi się znaleźć te felgi, więc wróciłem do domu, aby się przespać i poczekać, aż mechanik otworzy swój warsztat, abym mógł założyć nowe opony na te koła. Ale wracając już do domu, nie wyrobiłem na zakręcie i wypadłem z drogi. Pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, że nie lubię jeździć w nocy? Te, właśnie dlatego. Ale w końcu dotarłem do domu, przeczekałem noc i udałem się do mechanika. Mechanik założył mi nowe opony na te felgi i pojechałem do domu, żeby je założyć. Po czym znowu udałem się do mechanika, aby ten dokończył projekt Satsumy, przy okazji kończąc ostatni fragment naszego osiągnięcia, czyli malowanie. Skrócę wam czas, który oczekiwałem na telefon, do momentu, aż odebrałem Satsumę. Z daleka prezentowała się pięknie. Wsiadłem, odpaliłem silnik od strzała i dostałem osiągnięcie. Następne osiągnięcie, którego się podjąłem, nazywa się You Have a New Friend. W tym osiągnięciu musimy odwieźć pijanego gościa spod baru do domu, więc położyłem się spać, po czym obudził mnie w nocy telefon. Dzwonił ten ziutek, który jest nam potrzebny do osiągnięcia, więc czym prędzej wybiegłem z domu i ruszyłem do miasta. Gdy dotarłem do miasta, zauważyłem, jak stoi na przystanku. Zatrzymałem się obok, on otworzył drzwi i wsiadając miałem niezły widok na jego pojemnik na monety. Po czym ruszyliśmy, a gdy już byliśmy na miejscu, to mi zapłacił oraz dostałem osiągnięcie. Następnym osiągnięciem było Kela Taxi, które zasugerował mi Smile X2, za co dziękuję, bo szczerze mówiąc zapomniałem o tym osiągnięciu. To osiągnięcie polegało na tym, żeby odwieźć babcię do kościoła w niedzielę. Więc zacząłem przeszukiwać internet, żeby sprawdzić dokładnie co i jak. I nagle usłyszałem trzask. Okazało się, że nasz narąbany wujaszek postanowił zrobić tornado w barze i turlając się po ziemi, stołem wybił szybę. Za co znowu ja musiałem zapłacić 2000. Zapłaciłem i postanowiłem, że pomogę mu wytrzeźwieć, rzucając mu głowę do szamba. Po tym jak zostawiłem tak wujka, pojechałem ukończyć to osiągnięcie. Zastałem babcię czekającą na mnie, a gdy wsiadła, ruszyliśmy. I nawet miło jej z oczu patrzyło.
po drodze zaczęła opowiadać, że mnie alkohol zniszczy, żebym spojrzał na wujaszka i ma nadzieję, że ma się ten wujaszek dobrze. Na pewno ma się dobrze po tym, jak go wrzuciłem do ścieków. W końcu dojechaliśmy na miejsce i dostałem osiągnięcie. Ostatnie osiągnięcie na mojej liście to 1000 truskawek. W tym zadaniu, jak sama nazwa wskazuje, musimy zebrać 1000 truskawek. A że w jednym krzaku jest ich tylko 25, a pole truskawek jest naprawdę, naprawdę ogromne, no to zabrałem się do roboty. A chcąc wam oszczędzić czas, to zrobiłem timelapse. Po niecałym jednym rzędzie zbierania truskawek dostałem osiągnięcie. I tak oto zakończyliśmy dzisiejszy odcinek. Jeśli macie jakieś propozycje na temat osiągnięć lub jakieś rady, śmiało piszcie komentarze. Oraz jeśli film wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, aby być na bieżąco. To na tyle. Żegnam się z wami do następnego. Yo!